Mały fragment Leszna u zbiegu ulicy Łaziebna i Alei Krasińskiego może zmienić swój wygląd za sprawą konkursu ogłoszonego przez prezydenta, Zespół do spraw estetyzacji miasta, Miejski Zakład Zieleni i Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych. Cel to zagospodarowanie niewielkiej powierzchni w formie tzw. parku kieszonkowego. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Technikum Architektury i Krajobrazu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych oraz osób indywidualnych lub dwuosobowych zespołów projektowych. Prace konkursowe przyjmowane będą do 23 czerwca. Należy je złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych. Projekty mają być przygotowane w formie plansz o formacie maksymalnie 70 na 100 cm z opisem. Szczegóły konkursu są na www.leszno.pl.